Cześć, chciałbym podzielić się z Tobą czterema najlepszymi sposobami na spalanie tkanki tłuszczowej, które zaobserwowałem na ponad 14 tysiącach metamorfoz, które przeprowadziłem razem z całym moim zespołem w programie budowy sylwetki Hollywood, a powodem, dlaczego wrzucam to wideo, jest to, że kiedyś byłem otyły i sam chciałbym znać te metody wcześniej, a więc zaczynamy! Pierwsza zasada jest taka, że powinnaś jeść rzadko, a dużo. Czyli zupełnie co innego niż prawdopodobnie wcześniej słyszałeś, bo najczęściej dietetycy mówią, że okej, musisz jeść mało, ale o stałych porach, po to, żeby podkręcać metabolizm, bla, bla, bla. Słuchaj, to nie jest prawda. Zastanów się, jaką opcję byś wolała. Czy być cały czas w ciągu dnia niedojedzona i non-stop coś gotować, przygotowywać, wychodzić na przerwy, jeść? Czy na przykład zjeść dwa albo trzy konkretne posiłki, w których najadasz się do syta i naprawdę jesteś szczęśliwa? Którą opcję z tych bardziej wolisz? Ja całe życie odżywiałem się jedząc 6 posiłków dziennie, do tego stopnia byłem zaangażowany, że potrafiłem wyjść w trakcie egzaminu na jedzenie, ponieważ myślałem, że wtedy muszę zjeść posiłek, bo inaczej to stanie się coś strasznego. Głupota, 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 dlatego naprawdę nie chcę, żebyś Ty popełniała te błędy. Po prostu zacznij od jedzenia 3 dużych posiłków i zobaczysz, że poczujesz ogromny luz, będziesz miała więcej czasu, będziesz szczęśliwsza i tak naprawdę lepiej to wpłynie na trawienie, bo Twój organizm nie będzie non-stop czegoś mielił, tylko przemieli i odpocznie. Przemieli i odpocznie. W ten sposób również dbasz o swoją długowieczność. Drugim elementem, który fajnie by było, żebyś prowadziła, jest duża ilość węglowodanów wieczorem. I znowu wiem, że wielu dietetyków mówi, że wieczorem idziemy spać, więc nie musimy dostarczać energii, no bo po co ta energia, skoro idziemy spać? Ale teraz się zastanówmy, jak to wygląda według fizjologii naszego ciała? Bo zobacz, możesz zjeść załóżmy kanapki, prawda? Kanapki, czyli mamy chleb, mamy trochę masła, mamy jakąś szynkę, prawda? I do tego na przykład ketchup i trochę warzyw. Jeżeli jak to jemy, to dość łatwo to żujemy i dość łatwo to przetrawiamy, prawda? No nie potrzebujemy dużo energii, żeby to wszystko przetrawić. Natomiast jeżeli zjadłabyś dużą ilość białka, to musisz być świadoma, że nasz organizm ma problem z trawieniem białka, dlatego się męczy. Dlatego Twój ostatni posiłek nie powinien obciążać Twojego organizmu, Twojego układu trawiennego wieczorem. No bo jeżeli idziesz spać na przykład o 22, to gwarantuję Ci, że jeżeli zjesz jakieś mięso o tej godzinie 20, to Twój sen będzie bardzo zepsuty. Ciężko Ci będzie usnąć, będziesz przebudzała się w nocy, obudzisz się dużo bardziej niewyspana i w ogóle będzie kiepsko. Dlatego Twój ostatni posiłek powinien być lekkostrawny, który zawiera dużą ilość węglowodanów, a też dodatkowo węglowodany spowodują to, że będziesz po prostu taka szczęśliwsza, happy i łatwiej Ci będzie usnąć. Więc koniecznie zacznij jeść węglowodany wieczorem. Trzeci element, który Ci bardzo mocno przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej, naprawdę bardzo, bardzo mocno, to jest rzecz, o której prawdopodobnie już wiesz, czyli to, żebyś spała. Ale żebyś naprawdę dobrze spała. I teraz zobacz, jeżeli załóżmy chodzisz spać o 21 w poniedziałek, w środę o 22, a w piątek w ogóle o 3, to Twój organizm nie ma tego rytmu. I w momencie, jeżeli nie ma rytmu, to nie będzie w stanie się tak zregenerować, jak należy. A to właśnie podczas snu Twoje komórki naprawiają się. Podczas snu również spalasz tkankę tłuszczową i podczas snu Twój organizm się regeneruje. Więc zobacz, jeżeli masz kiepski sen, to wtedy będziesz zmęczona w ciągu dnia. Zgadza się? Zgadza. Więc Twój trening również będzie dużo słabszy, prawda? No bo skoro jesteś zmęczona i niewyspana, no to jak masz się przyłożyć do treningu? I co to powoduje? W ten sposób napędza się pewne błędne koło, które prowadzi do tego, że masz mało energii, że masz mało chęci na ruch, że chcesz bardziej zostać w domu niż gdziekolwiek wychodzić i również w ten sposób spalasz dużo mniej tłuszczu. Dlatego zacznij od tego, żebyś chodziła spać w tych samych porach. Idealnie w ogóle jakbyś chodziła od poniedziałku do niedzieli codziennie o tej godzinie 21. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mało możliwe. Natomiast postaraj się na przykład od niedzieli do czwartku ustawić sobie budzik na godzinę 21 i w momencie, kiedy ten budzik zadzwoni, to wtedy po prostu pójść się umyć, zmyć makijaż,
wykonać wszystkie czynności, które wykonujesz przed snem i tak, żebyś przed 22 poszła spać. Natomiast weekendy oczywiście, jeżeli gdzieś tam wychodzisz, to po prostu zadbaj o to, żebyś miała wystarczającą ilość snu następnego dnia. Jeżeli to wprowadzisz, naprawdę zaobserwujesz dużą zmianę w procesie metabolizmu i w procesie spalania swojej tkanki tłuszczowej, nawet nie zmieniając kompletnie nic w swojej diecie, bo po prostu będziesz silniejsza i będziesz miała więcej energii. Czwarty element, o którym zapewne wiesz, jest to, że powinnaś być w deficycie kalorii i to jest bardzo, bardzo ważne. Wszyscy wiemy o tym, że żeby schudnąć, trzeba mniej jeść. Czyli generalnie, co nam to mówi? Tu nie chodzi o to, żebyś ty ucinała i po prostu się głodziła w ciągu dnia. Chodzi o to, że jeżeli twoje ciało potrzebuje 2000 kilokalorii każdego dnia, to musisz mu dostarczyć trochę mniej. Więc masz dwa wybory. Możesz albo jeść mniej, co jest opcją słabszą, okay? Bo wtedy dostarczasz oprócz kalorii również mniej minerałów, witamin, białka itd., itd. Dlatego dużo lepiej, żebyś robiła więcej ruchu, bo jeżeli spalisz ekstra te 200 kilokalorii, to tak naprawdę nie musisz zmieniać nic w swojej diecie i tłuszcz zacznie się spalać. Więc jak widzisz, to wszystko jest połączone. Wspomniałem wcześniej o tym, żebyś chodziła spać o tych samych porach, więc jeżeli będziesz właśnie ten poziom trzeci, będziesz chodziła spać o regularnych porach, to zobaczysz, że będziesz po prostu miała więcej energii w ciągu dnia i naturalnie będziesz więcej spalała tłuszczu. I te cztery metody są najważniejsze, więc nie wierz w żadne, wiesz, magiczne tabletki, szejki i tak dalej, bo żaden suplement nie da ci takich wyników jak poprawienie, jak wydłużenie chociażby o pół godziny fazy snu głębokiego. Wtedy zobaczysz fenomenalną różnicę i zaręczam ci, że nie potrzebujesz absolutnie żadnych suplementów. Więc mam nadzieję, że to wideo było dla ciebie pomocne. Jeżeli czegoś nowego się dowiedziałeś, będę wdzięczny za udostępnienie, polajkowanie czy czegokolwiek, co jest możliwe do wykonania na tej stronie. Pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie swojej metamorfozy, nie wiesz od czego zacząć, wejdź na stronę programhollywood.pl i tam znajdziesz wszystkie informacje odnośnie tego, jak rozpocząć ostateczną metamorfozę swojej sylwetki. W takim razie dziękuję za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia na kolejnym.